Cześć. Dzisiaj mamy 2 kwietnia i drugi dzień targów rowerowych Bike Expo na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszam na krótką relację z tych targów. No i pierwszy kanion. Na forsie AXS-ie. No i nasz ulubiony Grail. Z fajną kierownicą, kanion. Oczywiście pomiar mocy. Na sramie rivalu i ta futurystyczna kierownica i oczywiście jeszcze sztyca amortyzująca. I znów sram. Teraz jesteśmy na stoisku Decathlonu. I topowe Riverside'y, gravele decathlonowskie, karbonowe. I teraz jestem na stoisku Crossa. Cross SKR 6.0, czyli prawie topowy cross gravel od Crossa z GRX-em. To jest aluminiówka, a tam dalej jest stalówka. Teraz podejdziemy do stalówki. A tutaj SKR 4.0 stalowy rower od Crossa. Taka, powiedzmy, bieda wersja z mechanicznymi hamulcami. U nas w Warszawie w Płaskopolsce to wystarczają TRP mechaniczne. Proszę, wejdę, zobaczę, co on ma za na sramie. Dosiadać się, mogę pana nagrać razem z nim. Tu jest. Wie pan, to jest ciekawe rozwiązanie. To jest w ogóle mega popularny model, bo tutaj już kolejka się już ustawiła do tego roweru generalnie. Ten jest sprzedany akurat. Dlaczego? No oczywiście od roweru można tam oczekiwać, każdy ma inne oczekiwania. To jest rama magnezowa przede wszystkim. Trwalszy jest niż tytan, lżejszy niż aluminium, niż stal. Na GRX-ie, to już pewnie pan zauważył. Fajnie. Jako nieliczne GRX-y są. Dużo SRAMa jest, mało Shimano w ogóle. A jak już pan, Shimano jest, to jest... na rynku, więc tak, no, czymś to trzeba było zastąpić, nie? Ja wiem ostatnio, bo zmieniałem swojego na... Dokładałem DI2 do mojego i właśnie zbierałem chyba z pół roku części. Tu jest super, wie pan, rozwiązania. Jest fajnie belka opuszczona i przy najmniejszym przełożeniu nie tłucze nam o belkę, nie? To po pierwsze, to fajnie jest też blat schowany, no można powiedzieć w linii, nie? To jest fajnie ażurowo zrobione, więc no, wszyscy mówią, że to jest fajnie rozwiązane, generalnie lekcja tak została odrobiona. Ale widzę, że dla tych, co mają większą nogę, jest miejsce na większą zębatkę. No, występuje z dwoma, tak? Z dwoma, ale nie, mówię o tej dużej, można Praxisa założyć większą. Bardzo ładna maszyna. Dziękujemy. Cieszymy się, że się podoba. Dzień dobry, panie Czesławie. Cześć. Witam bardzo. Witam. Jesteśmy jak co roku. Super. Troszkę wrzucę sobie na swój profil na YouTubie. Jasne, proszę bardzo. Także bardzo ładna impreza. Dziękuję. Troszkę,
troszkę powiem nawet, że lepsza niż w tamtym roku. Więcej ludzi. Więcej jest i więcej rowerów. Więcej wystawców. Tak. I widać, jak rower cieszy się wielką popularnością w Polsce, nie? I Colnago. Kolejne Colnago na SRAM-ie. A to pan Henryk Harucki. Ja się we Francji strzygałem 11 lat. To w ostatnich szczytach się dowiedziałem, jak podpisałem ostatni kontrakt szwedzki. Mi sprzedał mój dyrektor sportowy, kolega, były zawodowiec, sprzedał mi tą informację. Mówił mnie tak. A cytrynę z oliwą pijesz? Pijesz, nie? Ja mówię nie. A co to jest? A mówię, ty nie wiesz? Nie wiem. A ile razy to tak się ładnie w ciągu roku? No z raz, nieraz dwa razy. Ja mówię, to teraz już nie bierzesz po infekcji. Ja mówię, coś takiego jest w tej cytrynie i oliwie. Mówi, będziesz pił dwie duże lub trzy średnie cytryny, masz wyciskać. Do tego dolejesz półtora łyżki takiej od zupy oliwy z oliwą. Wymieszasz i rano najpierw wianę. Codziennie. Skończyły się infekcje. Jak się przestałem ścigać, to rzuciłem wszystkie ptaki. Jakby ciężar ze mnie spadł, mówię, jestem wolny człowiek, postawiłem rower, mówię, stój, teraz jestem ja. Po 3 miesiącach zacząłem łupać krzyż, a po 5 chodziłem na szworaku. Szybko wróciłem do roweru. Ale do cytryny i oliwy nie wróciłem. I brałem, słuchajcie, co, poszedłem do lekarza, do znajomego, to mi antybiotyk przepisał. Tabletkę. To drugi raz zachorowałem. A jak wiem drugi raz, to trzeci raz zachorowałem. Jak przyszła zaraza, czyli COVID, w 2020 roku, to mówię do żony, będziesz piła o dzisiaj sok z 2 cytryn i łyka oliwy. A ja 1,5 łyżki oliwy i 3 cytryny. Czyli 3/4 szklanki. To chwila zwariowałeś. Nie. Marin. Spodenki. Elektryk. Stromer. Napęd na pasek. Mega wielka bateria. Jeszcze wejdziemy sobie na strefę testową rowerów. Zobaczymy, co tutaj jest. Oczywiście elektryki. Strefa testowa rowerów. Można przetestować i gravele, i elektryki. Szosy też widziałem, że stały. Ale większość ludzi wybiera elektryki. Niestety pogoda troszkę popsuła szyki organizatorom, ponieważ pada. Ok. Koniec mojej wycieczki po Bike Expo.
i jakie pierwsze moje wrażenia. Na pewno więcej jest rowerów niż w ubiegłym roku, ale jak w ubiegłym roku dużo elektryków, dużo firm z elektrykami. Czego mi brakowało? Na pewno brakowało mi wystawców narzędzi rowerowych. Jak wiecie, ja lubię grzebać przy swoim rowerze, sam go naprawiać, więc też byłem zaciekawiony, zainteresowany obecnością firm, które produkują lub dystrybuują narzędzia do naprawy rowerów, a takich nie było. Jedyny produkt, jaki można było obejrzeć, to była myjka, taka wanna do mycia rowerów, serwisowa, i nic poza tym. Decathlon, że jest takim jakby chyba głównym wystawcą, to dużo rowerów miał, troszkę graveli, MTB-ków, elektryków. Cross się też wystawił, oczywiście Colnago z panem Czesławem Langiem. No i co? Spotkałem paru znajomych z YouTube'a. Troszkę pogadaliśmy. No nic, słuchajcie. Pada. Zbieram się, lecę do domu. Obejrzałem bardzo dużo ludzi, a że to niedziela, to pewnie dużo osób zamiast pójść na spacer nad Wisłę, przyszło na Bike Expo. Pogoda nie sprzyja spacerom na świeżym powietrzu. No i tak to wygląda. Brakowało mi, czego mi brakowało jeszcze? Brakowało mi firm oferujących elektronikę rowerową, czyli głównych graczy, czyli Garmina, Wahoo, Suunto. Nie było żadnej z tych firm. Trochę słabo. Chciałem pooglądać, zobaczyć, może jakaś zmiana na inny licznik, inną nawigację. Ale nic. To na tyle. To na razie. Trzymajcie się. Śledźcie mój kanał. Subskrybujcie. Komentujcie. Do następnego razu. Hej, cześć.